Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Wiele osób pyta mnie w komentarzach, a także w wiadomościach prywatnych, jaki model drona wybrać, czy to powinien być Mini 3 Pro, czy R3, czy może Mini 4 Pro. Nie mówimy dzisiaj o serii Mavic, dlatego że mówimy o tej najtańszej półce i w tym krótkim materiale postaram się odpowiedzieć na pytanie, który model ja bym wybrał i dlaczego. I mam nadzieję, że to będzie też pomocne dla Ciebie, jeżeli chodzi o dobór drona. Dla mnie, zacznę od razu z grubej rury i powiem, jak to wygląda. Dla mnie R3 jest kompletną maszyną, tak? Przede wszystkim dlatego, że jest cięższy, a jednocześnie mieści się w klasie C1. Dzięki temu nie musimy robić licencji NSTS. Ma dwa obiektywy, bo ma 70 mm. Czas lotu jest genialny, bo lata około 40 minut, 35-40 minut w realu. To jest dobra wartość i ona wystarcza jak najbardziej. No i ostatnia rzecz to jest ten hub do ładowania. Może nie ostatnia. Hub do ładowania jest na pewno genialny, dlatego że on zapewnia nam też power transfer, czyli transfer energii pomiędzy poszczególnymi akumulatorami. No i OcuSync 4, który ma też Mini 4 Pro, ale w tym wykonaniu, jeżeli mamy mocnego drona z mocniejszymi silnikami, z dobrymi akumulatorami, plus do tego na pewno aparatura, to jest super sprawa, więc mamy zestaw marzeń kompletny. To, o czym chciałem powiedzieć jeszcze, jak ukazał się ten dron, wiele osób mówiło, że te matryce są za małe, że 1:1/3 cala nie wystarczy, ale matryce są ok. Tutaj naprawdę one nie tylko rozmiarem, ale swoimi właściwościami dają radę. Ujęcia po zmroku jak najbardziej. Główny obiektyw, przysłona 1.7, świetna sprawa, a także zoom trzykrotny, czyli ekwiwalent 70 mm, przysłona 2.8 dają radę. Ja jestem bardzo zadowolony z tego drona, zabieram go właściwie ze sobą wszędzie, bo jest na tyle mały i lekki, że daje radę, a jednocześnie mam taki komfort, że wiem, że mogę nim latać praktycznie do znudzenia, bo tutaj mamy co najmniej 1,5 godziny lotu, jak nie lepiej, tak? Bo to jest 3 razy 40 minut, to nawet 2 godziny możemy latać na takim pakiecie. Dodatkowo ten hub stanowi też powerbank, więc jestem jak najbardziej zadowolony. Natomiast jeżeli ktoś ma na przykład mniejszy budżet, i to jest też ważne bardzo dla Ciebie, bo może się okazać, że ten próg wejścia jest za wysoki, nie wydamy tyle kasy na R3, to na pewno Mini 3 Pro da też radę. Już powiem dlaczego. Dlatego, że ten dron jest już starszy, ma ponad rok i dzięki temu podaż używanych dronów jest spora. Na OLX-ie tylko trzeba kupić, najlepiej z odbiorem własnym i dobrze przetestować takiego dronisia. Jeżeli trafisz na egzemplarz mało latany, dlaczego nie? On ma 4K w 60 klatkach, więc jest super. Ma czujniki z przodu i z tyłu. Jeżeli uważnie latasz na boki, dasz radę. I też ma fajny ten kontroler DJI RC. On oczywiście troszeczkę laguje, nie we wszystkich przypadkach, no i zasięgiem może być w miastach różnie, ale jeżeli latasz na przykład blisko i traktujesz tego dronisia jako takie przedłużenie selfie, prawda, stick, jako selfie stick, ale dłuższy kijek do selfie, albo jako właśnie latający telefon, jak najbardziej, nie musisz bić rekordów, latać 500 metrów wysokości i 5 km odległości, tylko możesz zrobić coś, co ci zupełnie wystarczy w zasięgu wzroku, prawda? Mam takiego jeszcze jednego, jakby ktoś chciał, mam tutaj wersję, być może ją wystawię za chwilę na OLX-a, mam Mini 3 Pro bez aparatury, jakby ktoś sobie chciał zmienić z innego modelu, mam go za punkty na DJI.com, więc mogę go odstąpić w bardzo korzystnych warunkach. Jeżeli chodzi o nowszy model 4 Pro, miniacza 4 Pro, ja już do niego dostałem też filtry ostatnio, Freewella, wczoraj, bo tutaj jeszcze jest przyklejany filterek z Mavica Pro, klejem na gorąco. Na pewno czujniki, na pewno czas lotu jest trochę dłuższy, zoptymalizowano to, natomiast tak czy inaczej jest to około 25 minut, czyli spokojnie z 15 minut krócej niż R3. Na pewno Active Track, który mamy tutaj, ten 360, to jest świetna sprawa. Ujęcia w pionie, o czym nie powiedziałem w przypadku miniacza 3 Pro, i też ten duży kąt wychylenia do góry, to są jego podstawowe zalety, ale też głośność. Jeżeli latasz blisko ludzi i masz świadomość, że ludzie mogą czuć się sfrustrowani obecnością drona, a latasz często blisko ludzi, tak, bo na przykład nagrywasz imprezy plenerowe, to się może okazać, że miniacz to jest
fajne, fajna sprawa. To, czego mu brakuje w stosunku do Era, to na pewno oprócz, wiadomo, bardziej masywnej takiej postawy w powietrzu, lepiej lata R3, bo jest cięższy, wiadomo, ma mocniejsze silniki z założenia, bo te silniki są 3 razy większe niż w przypadku miniacza, ale to, czego mu brakuje, to jest ogniskowa, ta druga, czyli 70 mm ekwiwalent. To naprawdę robi taką robotę, ta kompresja jest tak niezwykła, czy przy paralaksie, czy przy kadrowaniu, gdzie mamy 2 obiekty, jeden trochę bliżej, trochę dalej, możesz robić genialne rzeczy i to jest niezastąpione, więc dodatkowe narzędzie, które zyskaliśmy, jest bezcenne. Natomiast tak czy inaczej, każdego drona, którego wybierzesz, tak naprawdę ograniczeniem jesteś ty, więc trzeba zainwestować nie tylko w maszynę, ale w siebie, bo ja uważam, że cokolwiek nie wybierzesz, to będzie naprawdę super wybór i zalety każdej z tych maszyn są bardzo mocne, dają radę. Wydawało się, że Mini 3 Pro już nie da się poprawić, że to jest dron idealny. Okazało się, że da się to zrobić. Tu mamy też profil log, o czym nie powiedziałem, 10-bitową skalę kolorów, więc możemy płasko ciągnąć tutaj na bazie histogramu. I to jest też super sprawa, że takie semi-profesjonalne rozwiązania są w tak niewielkich dronach, które ważą poniżej 250 gramów. Tak czy inaczej, tak jak powiedziałem, warto zainwestować w siebie, bo ta inwestycja ci się na pewno zwróci i będzie na lata, na zawsze. Dron, wiadomo, traci na wartości. Jeżeli nie masz motywacji, no to nic się nie zrobi, nawet kupując drona, który kosztuje, nie wiem, 100 tysięcy złotych, tak? Natomiast to, o czym chciałem powiedzieć, jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronami, na pewno zapraszam Cię do swojego darmowego warsztatu. Tam mówię trochę więcej na temat wizji, jeżeli chodzi o dronowanie, jaką wizję obrać. Mówię o ścieżce rozwoju, czyli jak rozwijać się po to, żeby dron nie wylądował po 2-3 miesiącach w szufladzie. To jest mega ważne, bo to jest kupa kasy, tak? Tu mamy 5, tu mamy 7, tam mamy następną 5, więc to jest dużo pieniędzy, które topimy w takim kawałku plastiku z silniczkami. Jeżeli nie zainwestujemy w siebie, nie mamy motywacji do latania i podstawowej wiedzy, kwalifikacji do tego, będzie ciężko, niestety. Więc warto skorzystać, słuchajcie, z tego warsztatu darmowego, który opublikowałem. Jest on dostępny w pierwszym linku w opisie pod filmem. Jestem też autorem oczywiście szeregu warsztatów online dotyczących zarówno produktów, jak i rozwiązań, takich jak aplikacja, czy fotografia, czy filmowanie dronem, czy zarabianie na ujęciach dronowych. Zajmuję się tym zawodowo już od lat, więc staram się swoje doświadczenia też przekuć na opracowania online'owe, z których korzysta naprawdę dużo osób, bo mamy w Akademii w tej chwili 12 tysięcy ludzi już zarejestrowanych, które to osoby skorzystały z tych treści. Jestem też autorem bestsellerowego opracowania na temat Mini 3 Pro i w tej chwili pracuję nad RM3. Już niedługo będą otwarte zapisy do tego warsztatu. Prowadzę też grupę rozwojową Team 250 gramów szczęścia, do której Was bardzo serdecznie zapraszam. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem, a ja Was pozdrawiam i zapraszam już w sobotę na latającą kawkę na live o 9:30, gdzie odpowiadam na pytania w zakresie hobby i też witam Was co tydzień uśmiechem i świeżo zaparzoną kawą. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! We'll be right back.